Gmina Pyskowice przygotowuje plan rewitalizacji miasta. Aktualnie urzędnicy wraz z ekspertami, a przede wszystkim z mieszkańcami i przedsiębiorcami, dyskutują o oczekiwaniach związanych z tym bardzo ważnym dokumentem, który w praktyce ma znacznie zwiększyć poziom życia w Pyskowicach. Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Pyskowicach tym razem zmieniła się w miejsce obrad, gdzie władze miasta zaprosiły mieszkańców, przedsiębiorców oraz ekspertów. Powód nie byle jaki. Celem jest bowiem opracowanie planu rewitalizacji. To taki wieloletni plan, który wspólnie z mieszkańcami, z organizacjami pozarządowymi, z samorządowcami próbujemy dla Pyskowic opracować, który nie tylko skończy się w momencie, kiedy skończy się programowanie unijne, ale będzie trwał do 2023 roku i mamy nadzieję, że pączkował przez wiele, wiele następnych lat. Dlatego też te konsultacje i spotkania oraz wynikające z nich głosy są dla nas bardzo istotne. Chcemy stworzyć dla Pyskowic coś naprawdę dobrego, zapowiadają włodarze. Rewitalizacja ma odbudować pewne struktury społeczne, pewne relacje międzyludzkie, poprawić też warunki życia, w związku z czym analiza tych wszystkich danych, które zbieramy w tej chwili i czynników takich właśnie stricte społecznych, czyli bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, alkoholizm, sprawiają, że właśnie w tej przestrzeni będziemy szukać, starać się wspólnie wypracować jakieś rozwiązania. Wypracowanie tych rozwiązań odbywa się za pomocą ekspertów. Wśród nich jest Joanna Kurowska-Pysz. Najważniejszym warunkiem skuteczności tego procesu jest zaangażowanie w niego mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, wielu różnych podmiotów, instytucji, tzw. interesariuszy planu rewitalizacji, którzy wspólnie powinni działać na rzecz tej zmiany. Czyli powinni być przekonani co do tego, że rewitalizacja jest potrzebna, powinni być przekonani do projektów, które w ramach rewitalizacji będą wdrażane, a przede wszystkim powinni mieć jasną wizję tego, jak miasto Pyskowice powinno wyglądać za 10, 15, 20 lat. Efektem aktualnych prac ma być powstanie konkretnych projektów do lokalnego planu rewitalizacji. Następnie zostaną one kolejny raz konsultowane z wszystkimi zainteresowanymi. Końcowym etapem ma być uchwalenie przez Radę Miejską uchwały, która wprowadzi w życie plan rewitalizacji, dzięki któremu Pyskowice zyskają nową jakość.